Witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj sobie będziemy uprawiać. Dość jest tak. To tak na szybko i no bo no, fajna pogoda, a trzeba majsy siać. Miał tam kończy orać. Czeka upragnionego robienia go. Dzisiaj ma przyjechać jeszcze elektryk, przerobi radio z komputera na zwykłe. Tutaj widzicie, jest kupiony. Chwila, jak ja tutaj mam te... No dobra, no ma przerobić radio i do tego jeszcze spróbować ten rozdzielić halogeny tylne, bo 6 halogenów jest na jeden bezpiecznik i to żeby to rozdzielił na dwa, bo co chwilę go stapia, nie? No. Szorowałem i od razu powietrzem. Zapycha się, nie zapycha. A ciężko ma dość. No to dość powinien być w końcu zrobiony. Kosiarki też dzisiaj przywiozłem. Mogę sobie może i vloga z tego nagrać, ale to tam według mnie nie ma sensu. Siarka na palecie, no to kamerem podjechać, wziąć i przewieźć na dół, to dać się do domu, to tam nie byłoby aż tak to ciekawe. Klima może w końcu będzie zrobiona. Też wiem już jak to zrobić, bo tu pod siedzeniem są takie kasety, to trzeba siedzenia odkręcić i lewe koło i tam wtedy jest, od dołu są rurki, to wystarczy je wykręcić i no i kasety wyciąga się do góry. Nie, bo jakaś rurka tam jeszcze jest dziurawa, ucieka przez ten. Z jednej strony fajnie, że wieje, bo teraz mam
super w kabinie, nie? Ale z drugiej strony, no, już kurwa powoli ten wiatr. Bo od tygodnia czy od dwóch tygodni on ciągle wieje, no to tak trochę kiepsko jest. Tak się później patrzę, kurwa, masz już pół do drugiej, nie? No, bo tam tak coś się jednak innego dzieje, to się przeczyta. Jeszcze jedno trochę porównamy. Nie ma pustych przebiegów. Nie ma pustych przebiegów, dokładnie.
ale w doświadczalnej kukurydzy bez owoców. Zimowej kukurydzy. Dobra, Fabian już poszedł ten. Wiedziałem, że nagram taki urywek, jak tam sobie luźno gadamy, bo to też jest, może być dość ciekawe, a nie, że tylko samemu do kamerki gadać, co nie? No i to tam kawał urywek nagrałem i później w domu zobaczę, jak to wyjdzie czasowo. Jeśli będzie za krótko, to dodam to drugie ujęcie, co nagrywałem po południu. A jeśli będzie w miarę długo, wystarczająco, nie mówię, że tam nie wiadomo, no pół godziny, czy 40 minut, czy 50, nie? To wtedy tego drugiego ujęcia za dnia nie będę dodawał, tylko te dwa ujęcia z nocy. Bo myślę, że takie nocne ujęcia też mogą być dość ciekawe. Tym bardziej, no tutaj prawie podejemy, no ile, które jest? 20, no 15 po 11, no to godzinę temu, niecałą godzinę temu skończyliśmy dojeść, więc i zaraz po dojeniu wsiadłem do Icwara i mówię, to jada uprawiać tam. Tutaj weźmiemy jeszcze raz, przejedziemy ten poprzednim, bo tak, jeśli nie dodam tego wcześniejszego ujęcia, tego drugiego za dnia, to pod majstrem robimy tak, że dwa razy jedziemy po tym samym talżówko, nie? No, pod zboża, po orce, pod zboża i trawy jedziemy raz tylko, żeby ją zagęścić. No, wybaczcie. A pod kukurydzę jedziemy dwa razy. Tak samo jak wiecie już z poprzednich vlogów, pod trawy, jak nie jest orane, również dwa razy. Nie wiem, na ile to uda mi się wyrównać, ale widzę, że no za ciekawie to i tak nie będzie wyglądać. Tutaj ogólnie był się obrytajem wcześniej spina. No i trawa dość duża i wysoka już była i te kolejne i tak dalej, no to no wiadomo, no to już tego w pierwszym roku po orce tak tego nie pójdzie. Może inaczej by było, chociaż kultywatorem, no nie wiem, czy kultywatorem by tak poszło, bo jednak on kamienia chycimy. Pójdziemy go od razu położyć na miedzę. Aha, kurde, cholera jasna, gdzie moje rękawiczki? Ciekawe, czy Fabian je nie ściepnął. A dobra, mniejsza sobie. O, widzicie kamyczek. Połóżmy go na miedzę. Opuszczamy, tempomacik załączamy. Dobra. I jedziemy dalej. Yeah.
skończył. Jeszcze zobaczę, jak to tam właśnie czasowo wyjdzie, więc albo dodam te drugie ujęcie za dnia, co nagrywałem, a jak za długo wyjdzie z tymi teraz, z tymi ujęciami, to po prostu tam tego nie będę dodawał i tyle. Więc mimo wszystko tyle by wystarczyło. Dlatego ja was żegnam i widzimy się w kolejnym vlogu, który będzie niebawem.